Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Moim i państwa gościem jest wybitny historyk literatury i tłumacz, pan profesor Andrzej Borowski. Witam pana gorąco. Bardzo miło, dziękuję. Niech mnie pan nie komplementuje awansem, się zestresuję. To jest prawdziwy epitet. A rozumiem, dziękuję bardzo. Panie profesorze, ja tak się zastanawiałem, mamy rozmawiać o wyobraźni. Tak się zastanawiałem nad pierwszym pytaniem. I takie banalne wydałem zupełnie. Co pan profesor sobie wyobraża? Znaczy, proszę mi nie odpowiadać, co pan sobie wyobraża, panie Zalewski. Proszę pana, to dopiero. Wie pan, to może pan pozwoli, bo ja też starałem się myśleć przed naszym umówieniem się. Czy może pan pozwoli, że ja zanim odpowiem, może to będzie puenta, ta moja odpowiedź, puenta naszej rozmowy. Ja natomiast sobie pomyślałem, czy moglibyśmy zacząć od takiego ogólnego, ja mam taki belferski trochę nawyk, takiego uporządkowania, jak ja widzę, bo to oczywiście można 10 innych czy 20 pomysłów mieć na tę rozmowę naszą, czy na wykład, na serię wykładów i tak dalej. Otóż sobie tak myślę, że jeżeli mówię o wyobraźni na razie, bo pan używa słowa wyobrażać, czasownik, to już jakby trochę jest inny problem nieco niż wyobraźnia. Resta. Proszę? In medias res. In medias. No ja wiem. Właśnie ja nie jestem pewien, czy to jest medias, czy to jest trochę around. Naokoło, tak. Ale chodzi mi o co. Czy pan by pozwolił, że ja bym tak wyznał, tak jak ja to widzę, tę całą problematykę wyobraźni, to znaczy imagination, imagery, no fantazja, wszystko, co się z tym wiąże, łącznie z tą beletrystyką dzisiejszą, prawda, nazywaną fantasy, która oczywiście od tego nazwa pochodzi. Otóż mi się wydaje, że to pojęcie wyobraźni, na razie przy nim pozostańmy, polskie pojęcie, ono dotyka, nie powiem, że dotyczy, tylko dotyka jakoś tak, sąsiaduje z takimi trzema obszarami czy tematami, ale bardzo obszernymi tematami, dlatego tutaj użyję słowa obszary. Pierwsze to jest psychologia, to jest aspekt psychologiczny. Zupełnie mi obcy, od razu powiem, żebym wolał uniknąć tego tematu. Nie wiem, czy o literaturze można mówić bez psychologii, ale można, proszę pana, bo ja nie byłem nigdy zwolennikiem psychogenetyzmu, który, jak pan wie, w literaturoznawstwie był i czasami jest jeszcze. Ale to mnie się kojarzy od razu z tym banałem, który brzmi, Kochanowski napisał treny, zbolały ojciec, bo wie pan, to jest nonsens. Tak, tak. Więc krótko mówiąc, wyobraźnia w związku, czy w aspekcie z punktu widzenia tak zwanej psychologii, przy czym tu by oczywiście trzeba to uściślać i ja nie podejmuję się, bo ja o psychologii nie mam pojęcia. Drugi problem to jest teoria poznania. I tu wydaje mi się trochę to jest bliższe, bo poznanie i wyobraźnia to w zasadzie bez siebie jedno z drugim jakoś nie istnieje. Chociaż znowu poznanie jest także bliskie owej psychologii, no bo to są procesy, cała ta epistemologiczna. Tak. Czyli psychologia nie, ale psychologia filozoficznym nie, torem pan profesor nie, podąży. Nie, to znaczy jeszcze nie koniec. Drugi to jest właśnie owo epistemologii, kontekst. Też ja bym tego nie ruszał, bo to jest teoria poznania. No ja nie jestem filozofem zawodowym, prawda. A trzeci to jest to, czym ja się mniej więcej zajmowałem, czy zajmuję, co mnie interesuje. To jest estetyka. Wyobraźnia jako pojęcie, no może nawet wygenerowane przez estetykę, dlatego że jeżeli się cofamy do etymologii, estetyka, która oznacza no, zmysłowe zachowanie się, ja już nie powiem, że postrzeganie, bo to jest oczywiste, ale takie zachowanie się człowieka w rzeczywistości, no to właśnie tu mi się wydaje bardzo jest blisko tego, o czym możemy ewentualnie rozmawiać. Zmysłowy, czyli nie ma wyobraźni bez zmysłów. No, początek jest etymologiczny, przecież mowa jest o obrazie, prawda? To oczywiście, ja już nie chcę tak historii robić tutaj wyciągania, bo to my pomówimy może o tym, co nas bezpośrednio dotyczy, ale jak wiadomo, u Platona w Politei jest przeciwstawienie fantazja, czyli tego, co, no i tu będziemy o tym mówili dopiero, co to jest, prawda? Przeciwstawienie eikazja to jest właśnie wyobrażanie no, przeciwstawne, jakby bliższe temu, co byśmy nazwali
imaginatio, imagination, imagery, prawda? Przepraszam, że panie profesorowi wchodzę w słowo, ale od razu wyobrażam sobie taką rycinę renesansową, to jest głowa, gdzie umieszczone były jakby dwie warstwy mózgu, właśnie imaginacja czyli wyobraźnia, druga to... I fantazja. I fantazja. Tak, bo fantazja to jest greckie. No, on to u Platona to jest tak. Oczywiście potem to tłumaczyli różni ludzie z Kartezjuszem włącznie, no i potem właśnie dochodzimy do Coleridge'a, bo oni się cytują wszyscy w zasadzie jeden drugiego. No to jest właśnie imagination i fantasy, czy fancy. Tu zresztą za chwilę jeszcze byśmy przeszli do tych pojęć, które się mnożyły, prawda? Bo fantom pochodzi od tego, od fantazma, prawda, i tak dalej. No więc krótko mówiąc, ja myślę, że ja bym się nie wychylał poza obręb tematyki, mówiąc tak umownie, estetycznej, prawda? Która wiąże się po pierwsze ze zmysłowym... Ja bym nawet nie powiedział postrzeganie, bo to jest oczywiste, ale ze zmysłową percepcją rzeczywistości. Ja nie wykluczam innych oczywiście, ale to, co ja mogę tutaj myśleć o tym, ze zmysłową percepcją rzeczywistości, no i potem z konsekwencjami, bo to się rozdziela właśnie. To jest pytanie teraz. Ja bym tu był przy tekstach pewnych, się trzymał pewnych tekstów. W których występują te pojęcia. Zresztą w polszczyźnie, nie wchodząc od razu za granicę daleko, prawda? Chociaż to oczywiście jest także bardzo ciekawe. Juliusz Słowacki, Strach i imaginacja? Proszę pana, ja sobie wydrukowałem, i proszę zobaczyć, imaginacja, no nie muszę dzieciom mówić, że to jest szkolny kordian, temat, ale tak, bo to się czyta. Ale proszę, pierwsze słowa imaginacji są: słuchaj, ja mówię oczyma. Ona się zwraca do kordiana. Słuchaj, czyli uszy, ja mówię oczyma. Potem druga... To jest taka synestezja chyba troszkę bliska, prawda? Tak. Czyli połączenie różnych zmysłów. Połączenie, ale dominacja wzroku, bo potem jest... Ja już nie czytam, nie wydrukowałem całego tekstu, tylko te imaginacyjne wypowiedzi, że tak powiem. W drugim wypowiedzi imaginacja mówi: nie patrz na mnie, lecz patrzaj, gdzie ja palcem wskażę. No, imaginacja mówi o patrzeniu, ale jednocześnie ukierunkowuje spojrzenie, prawda? Więc to jest bardzo charakterystyczne. Potem Kordian mówi, że palca twego nie widzę i tak dalej, a ona rozwija pewien obraz. Jako motyl płocha powiewna odleciała od ściany dziewica. Może jakaś... To cały obraz. Tutaj się tworzy właśnie to, co byśmy nazwali... wyimaginowanym obrazem, prawda? Ale bardzo ciekawe, że to nie jest chaotyczny obraz, prawda? Jeżeli to jest wskazywane palcem, to od razu imaginacja ukierunkowuje spojrzenie, no i słuchaj, mówi, czyli zmysły, prawda? Mobilizuje, no dotyku... Zestrzelić wyobrażenia w jedno ognisko. W jedno, to znaczy, tak, on tam mówi o myślach, ale no nieważne. Tak, ja to strawestowałem. Ja wiem, że pan zna doskonale. Ale potem dalej. Imaginacja mówi: czy czujesz woń jej warkoczy? Czyli już mamy trzeci, prawda? Smell, że tak powiem. Tak. Woń warkoczy. Potem znowu imaginacja mówi: patrz dłużej, krew z niej kapie. No i tak dalej. To już ten obraz jest cały. Potem znowu: twój bagnet błysnął, płomienne bagnety. Czyli tu jest wizualizacja, oczywiście, prawda? Potem, proszę pana, dalej jest, tam ona przemówienie ma dłuższe, ten taki obraz, że z kościoła do zamku, orszak i tak dalej. A potem imaginacja panuje: ciszej, patrz, znowu mówi, patrz, powtarza to jakieś straszydło, prawda? No i wreszcie na koniec imaginacja mówi: widziałeś? Widziałem. To jest dominacja frekwencyjna. Wzrok jest dominującym, przynajmniej w naszej kulturze, prawda, jest zmysłem, który króluje. To jest do dyskusji znowu, prawda, bo my mamy dzisiaj taką obrazkową ikonosferę, to Poremski, ale ja myślę, że tu chodzi o trochę szersze takie niż tylko samo, chociaż początek jest patrzenie, no bo to przecież to ma ten sam źródło słów u Platona, co ikona, eikon. Eikon to jest to, co się widzi, prawda, także oczywiste. Panie profesorze, takie mam skojarzenie, bo pamiętam ćwiczenia duchowne Ignacego Loyoli. I tam są takie ćwiczenia polegające właśnie na wizualizacji. To znaczy ta cała sfera jakby wchodzenia w pokutę polega na tym, że ten adept
sobie wyobraża, ale właśnie wszystkimi zmysłami. Tak. Bo jeżeli wchodzi do piekła, to musi poczuć swąd tego piekła, musi tak. dotykać tych, tak. tych różnych okrucieństw, prawda? Skąd się bierze w ogóle to zawęźlenie, że tak się wyrażę? To jest pytanie do Pana Boga, który nas stworzył. Ale tak już... Albo do Ignacego Loyoli. Który być może wiedział, ale ja nie jestem aż takim optymistą, wie pan. On był trochę zestresowany, że tak powiem, od początku swojego powołania w Manresie. Mniejsza z tym. Więc wie pan, ja myślę tak, że to jest pewien kierunek ewolucji kultury europejskiej, no bo ja pojęcia o innych nie mam, więc nie mogę tu o nich mówić, w którym bardzo wyraźnie widać, no to jeszcze Helsenhaf w jesieni średniowiecza, tak. gdy mówimy o średniowieczu, co jest też nonsensem, bo nie wiemy, o którym wieku mówimy. Tu chodzi o wiek mniej więcej XIII. Na pograniczu właściwie to 13, jest. XIII-XIV. Miękka cezura. Tak. I chyba to się bardzo intensywnie... Przecież cała sztuka, właśnie nie romańska, chociaż romańskie już są początki, ale przede wszystkim gotycka, prawda? Wizualizacja, to jest zwycięstwo, no bo ta walka ikonoklastów i tak dalej, prawda? Tak, w zasadzie nie powinno być sztuk plastycznych w kulturze, która była, dziedziczyła po judaizmie, tak. prawda? No jakoś nie bardzo. Mhm. Po Arabach też przecież, tak. pan ma całą Andaluzję, gdzie nie ma jednego, to są obrazy, te wzory, prawda? To jest bardzo ciekawe w kabale, bo początkowo ta myśl była czysto werbalna, no, potem zaczęła wizualizować, prawda? Tak, ale kabała to już jest synkretyczne, bo to tak. jest średniowieczna misja. Ale wracam do czego, że tu się zaczyna właśnie ten zachwyt wizualizacją postaci człowieka. No, można by mówić tak bardzo prymitywnie o pewnej ewolucji od gotyckiej Madonny Krużlowskiej czy Mariackiej, prawda, coraz bardziej realistycznie czy naturalistycznie ukazywanych postaci, no to idzie do renesansu tak zwanego, cokolwiek to znaczy, czyli do ikonografii, no i potem ikonologii, bo jak pan zaczął mówić o tej głowie, to sobie od razu przypomniała Cezary Ripa, no to pan zna to wydanie, tak, tam oczywiście. Pisałam. No więc krótko mówiąc, to jest ta chęć wizualizacji i to tak idzie aż do dzisiaj, przecież dzisiaj w zasadzie zniknęły teksty. Albo się słucha audio, albo się widzi, prawda? No tak, panie profesorze, ale obecnie panuje całkowity chaos, a u Ripy no to jest po prostu porządek. Wie pan, po pierwsze, alegorie... pojęcie chaosu nie jest całkiem ścisłe, bo jak pan wie, fraktale i tak dalej. No tak, to, ale to jest matematyka chaosu i tam nas, jest... że to nie jest tak, że... Nie wiadomo, czy to jest porządek, czy to jest nieporządek. Tak, znowu pan Bóg wie. Natomiast w każdym razie co dzisiaj nie narzekajmy, wie pan, nie narzekajmy na to, co się dzisiaj dzieje. Natomiast... chyba można mówić o takiej postępującej wizualizacji, czy jakby to powiedzieć, tendencji do wizualizowania w kulturze, no bo choćby ten Ripa Cezary, prawda? No jak można abstrakcyjne pojęcia, bo to są idee, to są alegorie, prawda? Hipostazy chyba, tak? Hipostazy. Jak, po co je przyoblekać w te... No oczywiście jest to wpływ antyku też, bo bóstwa, przecież pojęcie... To nie były bóstwa, to były personifikacje pojęć, prawda? Tak. Eros, Thanatos. Athena, mądrość. Athena, no. Sowa. No więc, sowa to jest później, ale ja myślę o tych personifikacjach pojęć, pojęć, prawda, które były. I to jest chyba, oni się zachwycili właśnie ci pierwsi Quattrocento i tak dalej, żeby to przedstawiać coraz bardziej realistycznie. No i to doszło do kryzysu w europejskiej kulturze, no, który odszedł, jak my tu siedzimy naokoło, to mamy odejście. Trochę z Mondriana, prawda? Jakieś Mondriana. Abstrakcje. Tak. Ale tu właśnie jest charakterystyczne, że to widzenie, ta wizualizacja, ona się jakby wyczerpała na poziomie figur, znaczy antropomorficzności ekspresji, prawda? No i poszło to w jakimś takim kierunku innym, estetyka, ale też dalej jest, no ona uruchamia wyobraźnię. Ale może właśnie człowiek zgrzeszył przeciwko temu przykazaniu i będziesz odtwarzał tego, co jest wysoko na górze i tego, co jest wysoko na dole. No to nie człowiek, tylko my chrześcijanin. No znaczy ja chrześcijanin, ale ja nie grzeszę, bo ja nic nie maluję, ja tylko co czytam i patrzę się. Ale wie pan, nawet tutaj jak siedzieliśmy na początku, to prawda, czy to las? No pan mówi, to wyobraźnia nas kieruje, że gdzie tu las jest? No i coś jest takiego.
tego, te struktury. Także, wie pan, krótko mówiąc, to widzę, mi się wydaje, że to jest klucz do dyskusji, to jest właśnie to, wizualizacja, postulat wizualizacji i rozchodzące się z tego rozmaite możliwości dalszego uszczegóławiania tej całej dyskusji i problematyki. Panie profesorze, bo my tutaj mówimy o tej dominującej roli wzroku właśnie, jako tej, no tej, na tej, razie, tego, tak. Tak, tego. No bo wyraz imago, przecież tak. To nie musimy mówić. Ale imago, ja sobie przypominam Boską Komedię Dantego, prawda? Tam tak. Jednak ta imaginacja jest no, wielozmysłowa, prawda? To jest... No, nie, no to znaczy ja się nie upieram przy tym, tylko jednak chodzi o to, że imaginatio łacińska jest, mówi o imago. Imago, tak, imagini to znaczy obraz. No i obraz można tylko widzieć, nie można go usłyszeć ani polizać, chociaż w zasadzie nikt nie broni. Czyli jednak no, dominacja jest tego obrazowania, tak. Prawda? Mówimy słowo obrazowanie, nawet metaforycznie. Jak mówimy obrazowanie w Panu Tadeuszu, no to tak. Nie jest malarstwo w sensie dosłownym, tylko właśnie tworzenie pewnych wyobrażeń znowu, prawda? No stary topos, ut pictura poesis, prawda? Czyli no, na postulat, żebyś to widział. Obrazy, tak. No, ale to nie jest, Horacy nie był takim, wie pan... Ja nie chciałem powiedzieć coś obraźliwego, żeby on wyobrażał sobie to dosłownie. To jest też szerokie bardzo pole do działania, no, od Homera poczynając, gdzie przecież te obrazy są tak szczegółowe. Wie pan, studentki czy studenci nieraz przy egzaminie się pytałem o Iliadę czy Odysseję. Ja nie czytałem, mi się to nie podoba. Ja mówię, no dobrze. No, opisz tarczę Achillesa. Właśnie. A dlaczego? Bo oni... naśladowali, to jest mimezis, to ich właśnie. Interesowało szczegół, a nie to, że ja miał tarczę i poszedł, do widzenia. No nie. Właśnie, panie profesorze, bo wymieniliśmy kolejne pojęcie, mimezis, prawda? No, Auerbach, no to poświęcił temu całą książkę, prawda? Imitacja. No i czym się to różni od wyobraźni? No, myślę, że się różni po pierwsze tym, że są różne książki na ten temat. Jedne mają tak jak tutaj Gianfrancesco Pico della Mirandola o wyobraźni, De Imaginazione, a De Imitazione, no to były inne traktaty, mnóstwo, nie będziemy tutaj ich przytaczać, prawda? Co ma to ze sobą wspólnego? No myślę, jakby to powiedzieć, że w każdym akcie twórczości istnieje mniej lub bardziej komponent naśladowania rzeczywistości. O wie pan, nawet dzisiaj jak ludzie opisują jakieś tam stwory z kosmosu, zielone ludki, to one jakoś dziwnie muszą mieć jakieś nóżki. Czasami... Nawet te kolory naśladują przecież naturę, prawda? No, umiarkowanie, ale mnie chodzi o, wie pan, przedstawienie postaci tak zwanych, tak. Prawda? No, tych różnych kosmitów czy innych. No to oni muszą mieć jakieś łóżka, jakieś, gdyby to było bez tego, to byśmy nie wiedzieli, co to jest, jakaś jarzyna, czy, prawda? Więc o co mi chodzi? Ale już jarzynę to też wiemy. No właśnie, widzi pan, nie unikniemy imitacji. Tak. W każdym razie imitacja, czyli mimezis, potem imitacją, to był postulat numer jeden estetyki, po prostu my ją nazywamy klasyczną i bardzo ładnie, ale zasadniczo chodziło o to, że masz odwzorować to, co jest doskonałe, a natura jest doskonała, bo nie ma nic innego lepszego niż natura. W związku z tym naśladuj naturę. Jest jeśli... jakiś aksjomat, jest założenie i jest no w związku tak. Z tym wykonanie. A jeśli nie naturę, to tych, którzy doskonale naśladowali naturę, czyli Greków. No, oczywiście najpierw to było Rzymianie byli bliżej, bo językowo, prawda? A potem od Winkelmana, czy mniej więcej. Winkelman to też jest takie trochę zafałszowane pojęcie antyku, prawda? No po pierwsze, no przecież przed nim nikt fachowo tego nie opisywał. Się mówi, że odkrycie antyku, to jest bzdura zupełna, bo po pierwsze niczego, no ta żela okona wydobyli tam gdzieś z podziemi, co też jest kwestionowane było, bo niektórzy myśleli, że ktoś to tam, że to Michał Anioł, pan wie, cała ta spiskowa teoria, prawda, była, że to... Więc krótko mówiąc, znajomość greckiej kultury, ja nie mówię antyku, w ogóle, bo to jest w ogóle pojęcie takie trochę, szersze, tak. no nawet mylące, no bo co znaczy, Żydzi to też jest antyk, przecież hebrajska tradycja, prawda? Więc odkrycie greckiego, czy opisanie raczej dokładne greckiej, tej właśnie najpierw znowu wizualnej, bo on się zajmował przecież nie Homerem, tylko właśnie sztuką, prawda? Architekturą.
no to wydaje mi się, to jest to. No potem Hegel oczywiście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pan profesor tutaj wspomniał o traktacie Pico della Mirandola. To jest taki króciutki traktat. Właśnie, to jest bardzo ciekawa też droga, w jaki sposób to znaczy, odrodzenie... Od razu, proszę pana, Pica, ale Gianfrancesca, bo to nie jest ten słynny Pico, który wskakiwał na konia w pełnej zbroi podobno, tylko jego bratanek, prawda? I on napisał taki właśnie tekst, który jest dedykował to właśnie cesarzowi Maksymilianowi, no i to się nazywa właśnie o wyobraźni, tak, de imaginazione. Tak. Ja myślę o tych takich związkach, bardzo dziwnych czasami, tych drogach, które prowadziły do antyku, bo jeżeli chodzi o odrodzenie we Florencji, to niejaki Pleton, prawda, przybył do Florencji. To zacznijmy od oblężenia katastrofy Konstantynopola. Tak. Przyczynowo-skutkowo to było w tę stronę. I to jest niesamowita droga, prawda, bo te pisma, które, no, których nie znali Europejczycy, prawda, ci zachodni, one przybywały takimi dziwnymi drogami. Dziwnymi. No, po pierwsze do świętego Tomasza dotarły, no bo tu już mówimy o Arystotelesie, prawda? Bo to ich to interesował Arystoteles, nie jakieś tam poematy, prawda? No to... No i Platon też i Plotyn, prawda? Tak, tylko jak to było opóźnione, o to mi chodzi. Jakby nie Arabowie, to w zasadzie by tego nie było. Potem dzięki Arabom się rozeznali, że coś tam jest na rzeczy. Wilhelm z Murbeke przełożył Arystotelesa, no i święty Tomasz go czytał w przekładzie, bo on nie znał greki, prawda? No a potem też nie było tak dobrze. Petrarka też tak greki nie znał. On chodził z książeczkami, z Iliadą pod pachą, ale to tak na zasadzie, wie pan, sympatii, czy jak to nazwać. Więc to dopiero później. No przecież przekład poetyki Arystotelesa się ukazał pod koniec XV wieku dopiero. W oryginale wyszedł w 508 chyba, czyli oddziaływanie poetyki, no czyli tragedii ściśle mówiąc, bo to głównie no bo to był temat fragment, był prawda? Główny. No to jest pierwsza dopiero połowa XVI wieku, czyli szalenie to jest opóźnione, prawda? Ja tak pytam trochę chaotycznie, bo mamy taki jakby szkolny obraz tej epoki, prawda? Renesansu. Mówię o renesansie, prawda? A przecież tutaj płyną tak... Bardzo dziwne podziemne nurty, prawda? Proszę pana, to od razu, bo dobrze, że pan to poruszył, bo pojęcie renesansu, ja już bym tego tytułu na swojej książce nie umieścił. Bo właśnie, bo proszę pana, to jest... Bez okładki mam niestety, to jest bo grube, ja się uczyłem pana profesora. Bardzo pan łaskaw. Proszę pana, bo po pierwsze to jest grube nieporozumienie. Wymyślono to pojęcie, no znaczy Vasari użył, że to jest, prawda, rinascita dell'arte, czyli odrodzenie. To metafora, no przecież metafora. Odrodzenie sztuk, bo wreszcie ktoś zaczął malować na kolorowo i niekoniecznie w tych hieratycznych, bizantyjskich postawach, prawda? Ale w gruncie rzeczy to jest przecież XIX-wieczny pomysł, określenie epoki jako nazwą. Burchardt na przykład. No prawda? Właśnie. Więc to bo nawet wcześniej, bo to już u Woltera się pojawia ta metafora, ale to jest wszystko metaforyczne określenie, prawda? Odrodzenie, no. Renesans, to jest francuskie, to jest XIX wiek, prawda? I w gruncie rzeczy ja wolałbym teraz mówić już o tak zwanej early modern, czyli wczesnej nowożytności, która obejmuje, no to nie tak dużo znowu, XV do XVIII wieku. To jest w zasadzie ta homogenizacja kultury zorganizowana wokół wzorców klasycznych, no jednak dominuje. Z kolei pan powiedział o imitacji. Imitacja wygenerowała tak zwany barok. Znowu określenie okropne, też bym go już więcej w życiu nie używał. Ale co ta metafora oznacza? Oznacza panowanie konceptyzmu. Zamiast imitacja to jest emulacja, czyli... Ja to zrobię lepiej niż Homer, prawda? No, zresztą też, prawda, dowcip, wit, prawda? No to jest wit to. I tu wracamy do Marvela, do metaphysical poetry, czyli do konceptyzmu de facto. Do konceptyzmu, który zapanował jakoś pod koniec XVI wieku, ale to była inspiracja imitacyjna. Najpierw Kochanowski pisał po łacinie, a potem powiedział, ja to zrobię po polsku, a to już jest decyzja emulacyjna. To już jest decyzja odważna, konceptystyczna, prawda? No stworzenie własnych form
inspiracji. Równolegle inspiracja, ale zrobimy to inaczej, prawda? No, treny, no i tak dalej, tak. i tak dalej. No psał też przecież, to jest Dawidów. Przykład emulacji, gdzie no, nie tłumaczy wersetu po wersecie, tak jak pan ma w porządnej Biblii, prawda? Tylko to jest parafrazis, to jest znowu poetyckie, ja się odważę, prawda? Ale mamy świetne kontynuacje, bo Czesław Miłosz też przecież tłumaczył Biblię na swój własny sposób. No to jest Księgi Pięciu Megilot, prawda? Tak, tak, tak. No ale tu się właśnie umówiliśmy wcześniej, że nie ma przekładu znowu. No tak, de facto jest to zawsze twórcze. Pan profesor też ma ze sobą twórczy przekład Baltasara Castiglione, no, Dworzanina, prawda? Tak, ja to zatytułowałem Księga o Dworzaninie, czy książka właściwie o Dworzaninie, bo to jest właśnie tak, żeby się odróżnić od Górnickiego, który wcale niczego nie tłumaczył, on to przerobił zupełnie, więc tak mi się wydaje, że to... Dwór w Prądniku. Wie pan, właśnie a propos dworu, wydaje mi się, że się Dworzanin polski Górnickiego tak różni od książki o Dworzaninie Castiglionego, jak dwór księdza biskupa Chałupina jego od Urbino, wie pan, Montefeltrich, więc to mniej więcej taka jest różnica. Tak, tak. Chociaż jak mówimy o tym WIT, tym dowcipie, to tam jest taki świetny fragment dotyczący dowcipu i pojawia się tam Twardowski, prawda? No więc dowcipu czy kawału właściwie, bo to było na tej zasadzie. No nie, wie pan Górnicki. Przywoła pan profesor ten dowcip, bo to może rozbawimy naszych słuchaczy. Ale on nie jest taki zabawny, proszę pana. Manipulacja, to jest po prostu polega na manipulacji. Mhm. Ja myślę, że ważniejsze tam jest to, co jest, to co się mówi o błaźnie, o błazeństwie. Bo to jest, no wie pan, ale to jest inny temat trochę. Tak. Mnie się wydaje, że wracając do tej sprawy imaginacji, na to warto zwrócić uwagę właśnie, jakie jest rozgałęzienie potem tego pojęcia. Mm-hmm. Prawda? Bo to obrazowanie, wyobraźnia i obrazowanie, dwie różne rzeczy, prawda? Mm-hmm. No potem mówimy, pan powiedział, wyobrazić sobie, czyli czasownik, który też ma tam zakorzenienie u Platona, można by go doszukiwać. Imaginary. No więc właśnie. No a z drugiej strony jest fantazja, czyli fantazja nasza, prawda? Fantazmaty. Fantazmaty, oczywiście. Fantom, stąd pochodzi angielski fantom. Fancy angielski, który też oznacza... Bajka. Znaczy nie, oni to tłumaczą wszyscy fantazja. Tu Coleridge'a, bo on używa słowa fancy, a to tłumaczy jako fantazja po naszemu, ale w takim znaczeniu trochę jak fantazja ułańska, wie pan, się mówi. Nie mówi się wyobraźnia ułańska, chociaż niektórzy uważali, że ułanie nie mieli wyobraźni. Ale się mówi fantazja, gdzieś tam ktoś jedzie czy coś robi, prawda, z fantazją. Natomiast wyobraźnia pozostała takim bliższym elementem, bliższym warunkiem poznania rzeczywistości, opisu rzeczywistości. No i chyba to ten podział można by zachować, prawda? O nim tutaj właśnie widać wyraźnie tę ciągłość od Pika do Coleridge'a, wcześniej u Kartezjusza, gdzieś tam w piątej medytacji chyba jest też mowa o tym rozdzieleniu właśnie, że co innego jest imaginacją, a co innego jest fantazja, czy fantazma i tak dalej, prawda? Czy można mówić o... powiedzmy, pewnym dynamizmie i pewnej bierności tych dwóch pojęć, czy to... No wie pan, pojęcia same nie są dynamiczne, tylko ludzie je wprawiają w ruch, czyli... Trochę uprościłem sprawę. Nie, dobrze pan, to bardzo dobrze, bo to właśnie skłania do zastanowienia się, jak to właściwie jest. Ja myślę, że te właśnie dyferencjacje, że tak powiem, które tutaj w skrócie tylko o nich wspomnieliśmy, one odzwierciedlają no znowu pewien, jakby to być charakterystyczny kierunek, nie wiem, czy można powiedzieć ewolucji, czy to jest ewolucja, czy nie, w każdym razie przemian, procesu, prawda, myślowego, postrzegania świata, postrzegania rzeczywistości. Bo tak sobie pomyślałem, wracając do romantyków, o których już tutaj mówiliśmy, wspomnieliśmy Kordiana Słowackiego, gdzie główny bohater jest jakby poddany presji tej hipostazy, tej imaginacji. Tak. Innym takim poematem, gdzie bohater się poddaje tego typu halucynacjom, jest na przykład Lambro, prawda? Gdzie ale tam jest opium. Opium, tak. To jest opium. Zresztą oni też tam ćpali. Tak, no był klub haszynistów, prawda, w Paryżu i Laudanum jako pewien środek, który był bardzo popularny. Thomas de Quincey, prawda? Wspomnienia, czy też jaką tam angielskiego... Tak, pożeracza opium. English Eater. Opium Eater, tak. No...
To jest taka bierna jakby postawa. Znaczy, człowiek jest wystawiony na działanie swoich jakichś dynamizmów, prawda, wyobraźni, które nad nim panują. Ale jest coś, nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, jak u Mickiewicza w Odzie do młodości. Prawda? Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. Czy to jest jakaś rola? Nie, to jest maksymalizm. Mnie się wydaje, że to jest taki epistemologiczny, ale to też metafora, bo to nie chodzi o sięganie, tylko o działanie jakby wbrew przełamywanie okoliczności, prawda? Ja myślałem bardziej dosłownie, że tutaj ta siła wyobraźni jest taka, że ona przełamuje. Ja myślałem to już przez pryzmat ballad i romansów. Może to jest wyobraźnia. Właśnie, nie, bo w romantyczności jest ten cytat z Hamleta po to, żeby pokazać, że właśnie jest... No ale mimo wszystko mnie się wydaje, że to jest bliższe epistemologii. Mianowicie jesteś człowieku ograniczony, masz poznanie ograniczone, jeśli nie uwzględniasz tego, co jest jakby co się nie redukuje do tych oświeceniowych, prawda, delimitacji poznania. Tak. Rozum mówi to, jak nie rozumie rozum, mówi to, nie ma tego, nie ma sprawy. Tak. Ja to upraszczam oczywiście, ale coś w tym rodzaju było, prawda? No to bardzo żywy kierunek, bo na przykład William Blake, prawda, który występował przeciwko newtonowskiemu obrazowi świata, prawda? No, mówił o ziemi Ulro. Ziemia Ulro to jest pojęcie Miłosza oczywiście, ale Ulro to jest właśnie ta kraina bez wyobraźni, prawda? Gdzie człowiek ma zredukowaną wyobraźnię poprzez ten system scjentyczny, prawda? Blake przeciwko temu walczył. No, z tym, że Blake sam miał kłopoty. No tak, więc tak. To jest cena za to, co robił chyba psychicznie. A może warunek, proszę warunek, pana. Tak, żeby do czegoś dojść. Ale oczywiście, ja pan tylko, ja bym jeszcze tu wrócił do romantyków, bo przyszło mi do głowy właśnie, kiedy o tym myślałem, że tak, z jednej strony słowacki kordial imaginacja, jest wyraz imaginacja. No ale jeszcze ma pan tytuł fantazy. Tak. Ten jakiś taki właśnie Kabotyn, który tam podobno Krasińskiego miał pierwowzór. Ale ten dramat właśnie, on nie jest wcale taki skrzący się wyobraźnią. On jest taki socjologiczny bardziej, prawda? No, nie, po pierwsze to właśnie jest alternatywne. Tam fantazja, jest ironia głównie, hrabia fantazy to jest fantasta. A jak ktoś jest fantastą, to pan unika kogoś takiego, bo nigdy nie wiadomo, jest to nieobliczalny. Rozumie pan? Tak. Mnie się wydaje, że to, ja to tak sobie wyobrażam, że on to celowo, to jest nie przypadkiem, prawda? Tym bardziej, że to jest taka tragikomedia. No jest nieporozumień i śmierć jest i różne idiotyzmy. No i polemika z romantyzmem chyba, prawda? Być może z imaginacją. Tak, bo idealia i to wszystko razem to są tacy właśnie alternatywa tego, co naprawdę się liczy. Tak. What matters. Tak. To jest pieniądze, Nie, nawet nie pieniądze, tylko ten poczciwy, zamieniony w soldaty żołnierz polski, prawda? Mm-hmm. Więc to jest istotne. No ale ten fantazm właśnie zastanowił, że to jest w gruncie rzeczy bardzo wyraźne. I to tenże sam słowacki, prawda? Kieruje to słowo, to pojęcie w innym kierunku. Deformacji właściwie, grotesce, prawda? Groteska ja rozumiem jako połączenie brzydoty ze śmiesznością, bo to jest komizm, brzydota komiczna, prawda? A propos groteski, no to też mamy wyobrażenia, prawda? No to też jest bardzo zabawna nazwa, bo myślano, że to gdzieś w grotach, prawda, się kryją te wizerunki, freski, a to okazało się, że po prostu ziemia się trochę zapadła. No trochę ziemia, trochę właśnie trzeba było te ściany oczyścić i tak dalej. Pompeje, no więc różne. Ale wcześniej groteska, no stąd pochodzi. Tylko, że wyraz stał się czysto mechaniczny właśnie, taki lokalizujący. Połączenie bardzo różnych natomiast elementów. Natomiast istota jest estetyczna, to znaczy jest to wynaturzenie, to są ci dziadkowie przykrotka im wyrasta z uszu czy z nosa, prawda? Te postaci hybrydyczność jest, prawda? No i to rzeczywiście jest też pewien rodzaj ukierunkowania owej fantazji, bo już może nie wyobraźni. Wyobraźnię bym traktował ciągle jako coś takiego, takie pojęcie odnoszące się do przejęcia się rzeczywistością. Wyobraźni. Jak pan mnie zapytał, co pan sobie wyobraża, to nie są żarty, bo jak ja sobie coś wyobrażam, albo zna pan takie, mówi się, jeździ bez wyobraźni, ten, co mi przejechał przed nosem, przed autem, prawda? Nie umie przewidywać skutków. Ale nie mówi się, że bez fantazji.
Tak. Po prostu przeciwnie. Bo jeździć z fantazją. Nie daj Boże, tak? Nie daj Boże z fantazją. A bez wyobraźni, no to taki jakiś matoł, prawda, który nie widzi przyczynowo-skutkowo, nie rozumuje przyczynowo-skutkowo, prawda? Więc wyobraźnia jednak chyba jest czymś poważniejszym, a ta imaginacja, no właśnie ona, no z tym, że jakby to powiedzieć, problemem z imaginacją jest właśnie zmysłowość. Zresztą u Platona, jak wiadomo, to co zmysły postrzegają, to właściwie to nie jest, to jest przedmiot opinii, to jest doksa, prawda? To nie jest wiedza faktyczna. Wiedza, no to jest to, co człowiek naprawdę rozumowo jest w stanie jakoś opisać i zracjonalizować, prawda? Mówimy tutaj o świecie groteski. No właśnie. Proszę nam wyjaśnić, jak to się dzieje, że ten nurt w sumie no tak rzeczywiście wypływający choćby w fantazm, prawda, później stał się taki dominujący w kulturze choćby XX wieku. Ale który nurt? Nurt groteskowy właśnie, taki prześmiewczy. No wie pan, nie wiem, to odpowiedzi pewnie jest dużo i znają te odpowiedzi ci, którzy tworzą dzieła nazywane groteskowymi, ale ja bym powiedział z niejakim smutkiem, że to jest może między innymi, nie lekceważę innych czynników, że to jest być może skutek oddziaływania rozpaczy. Poznanie człowieka, relacja człowieka do rzeczywistości, wydaje mi się, że jest coraz bardziej przejęta rozpaczą, desperacją. Ja nie mówię, że to wszystkich dotyczy, prawda? I nie chcę też powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj psychozy, która... Znaczy właśnie dlatego od psychologii jestem daleko, tak, prawda? Wydaje mi się, że jak się czyta te teksty, wielkie teksty, prawda? No wielkie w takim znaczeniu, jak pan mówi o Dante. U Dantego nie ma rozpaczy. To jest komedia dlatego, że się kończy widokiem zbawienia, prawda? I kończy się kontaktem z Beatrycze. Może nas to zmylić, prawda? Bo to pojęcie jest no, zupełnie inne. Mówię o pojęciu komedia, prawda? Bo tam a zawsze nie, no to wiemy, bo tam optymistyczny jeszcze... koniec był nie, ważny. Nie, to prawda? Nie tylko to. Tak tłumaczyli w średniowieczu profesorowie literatury. Tak. A natomiast tu chodziło jeszcze o pewną taką potoczność, bo to, te sceny w piekle i tak dalej, no są takie... Właściwie to nie jest wzniosłe, prawda, co tam diabli mówią i tak dalej. Tam jest pomieszanie wzniosłości z różnych no, z groteską właśnie, ci diabli, którzy tam grają, no mniejsza z tym. Więc to, natomiast jak chodzi o nowszą literaturę, no tak bym powiedział, bo tego chyba w XIX wieku, no tu i ówdzie, ale ja myślę, że o tych tekstach typu, począwszy od Manna, Thomasa Manna, prawda, Prusta, no te wielkie, ja przynajmniej naiwnie uważam, jakoś jestem do tego przywiązany, prawda? Czy też z drugiej strony, mówiąc o grotesce, no to jest Schweik, prawda? Te jego, ta wizja Haszka, prawda? No potem facecje to różne. Proszę? Facecje przeróżne. No to mało powiedzieć facecje, wie pan, to jest, właśnie to jest straszne, bo tam przecież to nie są żarty, to jest wojna światowej walki, to jest za światowej walki, prawda? Czyli najgłupsza, najstraszliwsza wojna pierwsza światowa, prawda? I to, co tam się dzieje i ta profanacja wszystkiego. Feldkurat jest taki, jak wiemy, prawda? Ta cała banda i tak dalej. Więc to jest rozpacz właściwie. I to potem się dalej rozwija, to jest Umrożka. Bo tam nie ma, pośmiać się można, ale z czego właściwie? Sami Saboi, jak mówi ten, prawda? Rewizor. To samo jest Witkacy, prawda? To jest w jakimś sensie też w ikonografii, która się tak roz... No właśnie, Witkacy. No Witkacy, A propos tej właśnie wyobraźni, no, jego słynne obrazy, prawda, które powstają pod wpływem narkotyków właśnie. Pejotlu. Może. Ta wyobraźnia jest właśnie taka rozbuchana, groteskowa chwilami, prawda? Znaczy deformacje. Deformacje, no, są niektóre, tak, przeważnie są deformacje, chociaż czasami ja na przykład gdzieś ten portret Szymanowskiego widziałem teraz, bo ta książka wyszła o nim, no to nie jest taki okropny. No właśnie tak, bo on takie adnotacje robił właśnie, jakich środków. On miał cennik, prawda? Jeżeli ktoś chciał realistyczny, to realistyczny, jak chciał zdefarbowany, to proszę bardzo. Jeszcze tak na koniec, panie profesorze, bo tak mówimy o tej grotesce XX wieku. I chciałbym sięgnąć jeszcze do sztuki, która jest wcześniejsza i jest, powiedzmy, poważna, nazwijmy to tak.
Myślę tu o dwóch przykładach. To znaczy, z jednej strony mówimy o Witkacym, o tych takich rozbuchanych wizjach jego, prawda? Nie tylko w dramaturgii, ale też właśnie w malarstwie. Tak. A z drugiej strony mamy takiego Boscha na przykład, prawda? Gdzie surrealistom się wydawało, że to jest no, kompletna jakaś, prawda, chaotyczna wizja, jakiś kolaż. Tak. Czym to się różni? Proszę pana, no pan mówi o tej ikonografii Hieronimusa Boscha, która jest apokaliptyczna, jak rozumiem, bo tam są różne inne, ale tu mówimy o tych takich, co tam jajo jakieś chodzi i tak dalej. Ogród rozkoszy ziemskich. No właśnie, no to jeszcze całkiem przyjemnie, ale to są różne inne wizje jeszcze. Więc proszę pana, mnie się wydaje, że to, ja bym to tak odpowiem wedle swojej ograniczonej wiedzy. To jest, stąd się bierze, że czasy ostateczne, oni mieli... Jego rówieśnicy, jego pokolenie miało wrażenie, że będzie koniec świata. Bo to tak się jakoś składało. Równo oni czekali. Na 400 nie było. 450 nie było. No to pewnie na 500 będzie. A jak nie na 500, to może... Milenaryzm po prostu. Ale było coraz gorzej. No były zarazy. Wie pan, my teraz pandemię mamy i to... W Krakowie co 30 lat połowa ludzi umierała. I to nie wiadomo na co, prawda? Nie no Witkacy też czekał na katastrofę, więc to też, też no to, jest to jest dane, jeszcze co innego, bo on czekał na ten yellow, prawda? Tak, i peril i tak dalej. I tak. Ale do czego zmierzam? Otóż, proszę pana, no to wiem z Curtiusa, którego sobie poczytałem. Tak. To są tak zwane adynata. Adynata po grecku to są rzeczy niedorzeczne, które zapowiadają koniec świata. Znaczy apokalipsę po prostu, że znakiem nadejścia końca jest całkowite, jest absurd. Tak. No, absurd, tu wracamy do tego. Ja tutaj mówiłem o rozpaczy, chociaż proszę mi wierzyć, że nie jestem w stanie rozpaczy, chociaż bardzo mi trudno jest żyć niewątpliwie, ale jakoś się przed tym bronię, ale nie mam za złe nikomu, kto mówi jestem zrozpaczony, prawda? Tym wszystkim, co się dzieje tędy, owędy, w środku, na zewnątrz, itd. Więc oni, to jest koniec tak zwanego średniowiecza, kryzysy różne takie, owakie, prawda, profanacje, katastrofy autorytetów. No to jest tuż przed reformacją, przepraszam, tuż przed reformacją, prawda, która była ostatecznym wyciągnięciem wniosków z katastrofy moralnej, no Jezu, Kościoła no, przecież, prawda. Więc ja bym to tłumaczył czysto tak ikonologicznie. No właśnie, ale czy pan profesor wierzy, że tam można znaleźć jakiś klucz w tego typu obrazach? Bo czytałem Annę Boczkowską no, na przykład. Boczkowska jest tak. Triumf Luny i Wenus. Tak, i ona, tak. Ona to porównywała właśnie z alchemicznymi obrazami. Tak, bo tak. Wróćmy do tego tematu właśnie ikonografii czy ikonologii. Tak. Czy tam rzeczywiście można odnaleźć aż taki klucz? No ja myślę, że w ogóle sztuka polegała na kodach kulturowych. Ta sztuka przedstawia. Pan tutaj wymienił ikonologię jako tytuł, ale to jest Panowskiego, to jest cała koncepcja, że pod tym wszystkim istnieją pewne pokłady znaczeniowe, kody po prostu, które trzeba znać. No jak ktoś nie zna, to powie, takie jakieś. No prawda? Właśnie. I to jest klucz chyba do naszej rozmowy, że trzeba znać kody ikonograficzne, prawda? Znaczy nie tylko, nie, kulturowe, ja bym szerzej powiedział, bo humanistyka w gruncie rzeczy, którą uprawiamy, no to jest, jakby to powiedzieć, konstruowanie, czy w każdym razie pojmowanie kodów. Komunikacja, to jest komunikacja kulturowa, która oznacza komunikowanie się za pomocą kodów kulturowych. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Dzięki pana wykładowi no mogliśmy rzeczywiście poznać te kody. Możemy się teraz komunikować z wieloma dziełami sztuki i dziełami literackimi. Serdecznie panu dziękuję za to. To ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję Wszystkiego bardzo. Dobrego.